Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Jak mam nadzieję, wiecie, bo było o tym we vlogu porannym czwartkowym, pan Kaczyński na środowym, niejawnym posiedzeniu Sejmu zapowiedział konflikt kinetyczny z Rosją. Padło tam takie słowo jak inwazja, czyli zdaniem pana Kaczyńskiego Rosjanie mają przygotowane plany inwazji na polskę, a cyberatak na pana Dworczyka i innych pisowców to jest element tej inwazji, czyli tak jakby ta inwazja już się zaczęła. I teraz niezależnie od tego, czy te to zagrożenie ze strony Rosji jest realne, czy też istnieje tylko w utrudzonych umysłach prawo i sprawiedliwościowców, to mają oni moc, żeby całkowicie przemodelować nam nasze codzienne życie. Tak jak w sumie teraz nam przemodelowano życie przez ostatnie półtora roku, tak teraz znowu oni mogą nam przemodelować życie, tylko pretekst będzie inny. Teraz trzeba będzie się chronić przed inwazją rosyjską. Od razu powiem, że moim skromnym zdaniem, prawdopodobieństwo zaczepnych działań ze strony Rosji mających na celu uprzykrzyć nam życie, jest całkiem realne. Bardzo mocno prosimy się o to, żeby się z Rosją skonfliktować. Jesteśmy takim małym ratlerkiem Stanów Zjednoczonych, a takiego ratlerka, co jakiś czas warto kopnąć po to, żeby pokazać innym ratlerkom, po co się będziecie, ładować w nie swoje konflikty. Niemniej jednak uważam, że konflikt kinetyczny, czyli jak to użył e, takiego słowa pan Kaczyński, inwazja ze strony Rosji nam nie grozi, bo cholera Rosja miałaby się bawić w okupację Polski. Nawet Ukrainy całej im się nie chce e, okupować. No, co innego, tam Krym, który był im potrzebny, bo tam były bazy e, wojskowe. Marynarki wojennej, i, i, i to było im potrzebne, co innego, zdestabilizować pewien obszar, ale okupować go? Raczej nie. Niemniej jednak, to, że PiS jest w stanie e, wmówić swojemu elektoratowi, że takie zagrożenie istnieje i zrobić nam z życia koszmar pod pretekstem tego, jest zagrożeniem jak najbardziej realnym, to wynika z trzech, dosłownie trzech zdań. Które miał powiedzieć pan Kaczyński z Mównicy Sejmowej w czasie środowego e, niejawnego posiedzenia Sejmu. A co znajduje się w artykule pana Kamila Dziubka i Andrzeja Stankiewicza na onecie? W artykule pod tytułem Kulisy niejawnego posiedzenia Sejmu. Kaczyński straszył scenariuszem wojny z Rosją. Jakie to mogą być, moi kochani, trzy rzeczy. Które oni teraz nam zrobią. Najpierw je wymienię, potem podając cytaty, z których moim zdaniem to wynika, a potem sobie porozmawiamy tak dokładnie, co moim zdaniem oni nam zrobią pod pozorem tego. Oczywiście powód główny jest taki, że. Trzeba teraz czymś Polaków zająć, czyli nas Polaków, bo jak znowu wynika z tego samego artykułu, pisowcy mieli się przyznać, że zinfiltrowanych zostało około 4 do 4,5 tysiąca ich kont mailowych. Wyciekło około 70 tysięcy maili, no i po to, żeby politycy, politycy opozycji i Polacy nie zaczęli zadawać pytań, ej, ale jak można być takim głąbem, żeby trzymać tak ważne informacje dla. Obronności kraju, dla, um, dla bezpieczeństwa kraju, dla wewnętrznej integralności kraju na niezabezpieczonych lub też należących do e, obcych e, korporacji z, z siedzibą za granicą mailach. No przecież to trzeba być skończonym PPP, żeby coś takiego robić. I teraz, pisowcy, jesteście winni tej chry, jesteście winni obciachowi, jesteście winni destabilizacji i może by trzeba było wyciągnąć jakieś konsekwencje, to żeby tego wszystkiego nie było, to PiS jak zwykle zrobi krok do przodu, tak żebyśmy się bali, tak, albo zagrożenia zewnętrznego, to część na pewno uwierzy w to, że Rosja może chcieć nam tu wjechać czołgami, a także żebyśmy się bali tego, co oni nam zrobią. I tutaj moim zdaniem trzy rzeczy nas Czekają. Pierwsza. Będą szykować nas na wojnę kinetyczną z Rosją. To wynika ze zdania. To są wszystko cytaty z tego wcześniej przytoczonego przeze mnie artykułu na Onecie. Jak się dowiadujemy, prezes PiS straszył posłów scenariuszem wojny z Rosją. Według niego Moskwa ma gotowe plany inwazji, a ostatnie cyberataki mogą być tego dowodem. No, Skoro cyberataki mogą być dowodem tego, że są gotowe plany inwazji, to tylko wtedy, jeżeli te plany inwazji zawierają cyberataki, bo inaczej to nie ma nic wspólnego. No to znaczy, że zdaniem pana Kaczyńskiego i narracji, którą oni będą za chwilę forsować, te plany inwazji przeszły z fazy hipotetycznej w fazę wdrażania. I tyle. I na to. W związku z tym będą szykować kraj na kinetyczną wojnę z Rosją. Czy taką klasyczną. Czołgi, latające samoloty, helikoptery, których akurat chyba nie mamy, to sobie kupimy i tak dalej, i tak dalej. To jest jej pierwsza rzecz. Druga rzecz. Cyberzamordyzm. I tutaj ee, cytat. Przy okazji ujawnił, że niedługo do Sejmu trafić mają projekty ustaw, które dadzą rządowi. Nowe narzędzia do czuwania nad bezpieczeństwem cyfrowym. Czyli klasyk. Dla naszego bezpieczeństwa. Dla naszego bezpieczeństwa. Wcale nie ich, naszego bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa cyfrowego kraju. Zrobią to, co chcą. Trochę tak jak teraz, prawda? Przecież to wszystko, co się w tej chwili dzieje, te całe utrudnianie życia, jakie w tym momencie ma miejsce, te wszystkie rzeczy, których. Większość z nas nie chce, no to są w trosce o nasze bezpieczeństwo, prawda? Jakby powiedział dziki trener, do no czego nie rozumiesz, prawda? Tak samo tutaj, no, no, bo musimy być bezpieczni. Oczywiście, co to bezpieczeństwo będzie oznaczać i jak dalece nasze życie w sieci zmieni się nie do poznania, no to za chwilkę będziemy sobie dokładnie omawiać. Tymczasem, punkt trzeci, cytat trzeci: szczucie prześladowania. Polityczne aresztowania. Czyli szczucie prześladowania i polityczne aresztowania. I tutaj znowu cytat. Miał też powiedzieć, że będzie to okazja do tego, by udowodnić, kto jest patriotą. Z naszych rozmów wynika również, że Jarosław Kaczyński twierdził, że w Sejmie jest wielu ludzi nieprzyjaznych państwu polskiemu. Ale jest to minister Ziobro i wszystko notuje. Oczywiście, minister Ziobro był tam co najmniej w dwóch osobach, a być może nawet w trzech, że tak sobie zażartuję, trójca nieświęta polityczna. Yy, yy, tak. Yy, ojciec minister, syn prokurator generalny i nieświęty szef partii. Przepraszam, kończył sobie śmieszkować. No oczywiście jesteśmy w takim chorym systemie prawnym, w którym szef partii yy, Solidarna Polska jest jednocześnie polityk z chwikości. Jest jednocześnie ministrem zdrowia, ministrem, ministrem sprawiedliwości. Jeśli wcześniej powiedziałem zdrowia, to przepraszam, że się. Ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. A kto mógł siedzieć i dotować? No, siedzieć i dotować ze względów politycznych, to mógł dowolny polityk. Więc to, że zostało wskazane na ministra Ziobrę, zapewne chodzi o jego drugie wcielenie. Nie, czyli prokuratora generalnego. Czyli, czyli ci, którzy zdaniem pana Kaczyńskiego są nieprzyjaźni państwu polskiemu, nie są patriotami, niedługo spotkają się z prokuratorem generalnym lub jego podwładnymi, pomniejszymi prokuratorami. Jest to zapowiedź politycznych aresztowań, które moim zdaniem będą miały charakter prześladowań, i na pewno będzie szczucie na tych ludzi, no bo. Ostatnio bez szczucia medialnego to się nic nie odbywa. Nawet to jest taka kolejność, jak powiedziałem wcześniej, jeszcze na początku. Najpierw szczucie, przede wszystkim szczucie, potem dopiero ewentualnie prześladowania, polityczne aresztowania na końcu. Zwróćcie uwagę, że PiS nawet w stosunku do ludzi, co do których, przynajmniej medialnie, miał całkiem spore zarzuty, i przynajmniej medialnie mógł im bardzo, bardzo dużo zarzucić, no to już prawnie prokuratorzy tych aktów oskarżenia nie przygotowywali. Nawet chyba ich, nawet chyba im zarzutów nie postawiono e, tak od strony prawnej, prawda? No, bo to najważniejsze było takie e, medialne, e, takie medialne poszczucie, prawda? Um, no, niemniej jednak tutaj mogą się posunąć bardzo, bardzo daleko. I teraz sobie to wszystko i teraz sobie to wszystko wyjaśnimy. Ponieważ o konflikcie kinetycznym, troszeczkę mówiliśmy sobie dzisiaj w porannym vlogu. W ogóle obejrzyj tego porannego vloga. Ja Jeśli jeszcze nie oglądałeś, link do niego będzie w pierwszej linii opisu. To jest bardzo ważny dla zrozumienia kontekstu tego vloga. W wielkim skrócie, w wielkim skrócie, no tak dosłownie w dwóch zdaniach, bo zakładam, że znasz sytuację. Ktoś się włamał na e, pocztę pana Dworczyka, na jego Facebooka, na Facebooka jego żony. No, a teraz się dowiedzieliśmy, że na całą masę różnych innych maili. Prawdopodobnie byli to Rosjanie, chociaż to wiemy głównie z pisowskiej narracji, a głównym argumentem jest to, że to e, na Telegramie e, są publikowane te informacje. No i, no i tyle, I coś trzeba z tym robić. I teraz tak. E, AD2, czyli cyberzamordyzm. E, czyli jeszcze raz przeczytajmy. Przy okazji ujawnił, że niedługo do Sejmu mają trafić projekty ustaw, czyli zmiany w prawie, które dadzą rządowi nowe narzędzia do czuwania nad bezpieczeństwem cyfrowym. I teraz sześć punktów. A propos punktu drugiego, czy a propos to, co powiedziałem. To, co zrobił pan Dworczyk, i prawdopodobnie inni pisowcy, bo nie wierzę, żeby pan Dworczyk miał 4000 kont mailowych, więc tam moim zdaniem dość całościowo pisowcy zostali przetrzepani przez hakerów. I tutaj, jakby to, co zrobił Dworczyk i inni pisowcy, to było jak przeprowadzenie super poufnej rozmowy w metrze, w wagonie pełnym ludzi, w dodatku drącie tak głośno, że słyszy pół wagonu. Jeszcze raz podkreślę, są specjalne skrzynki zabezpieczone przez kontrwywiad, i takich politycy powinni używać do celów służbowych. Jeśli używają do celów służbowych skrzynek innych, to są nieroztropni, gdzie to jest zamiennik za bardzo ostre słowo, które tutaj byłoby adekwatne. I albo używają, i, tu, i tutaj mogą używać, pol, to znaczy nie, używali, już wiemy bo też wynika z tych maili pana Dworczyka, że on pisał na prywatne skrzynki innych polityków. Pan Dworczyk miał maila na wirtualnej Polsce, a inni na Gmailu, czyli chyba w sumie jeszcze gorzej, bo tak do tych serwisów googlowych to z dużą dozą prawdopodobieństwa służby amerykańskie mają dostęp i nie dlatego, że się włamały, tylko dlatego, że po prostu firmy, korporacje amerykańskie współpracują z rządem amerykańskim, tam. No, zwłaszcza w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Czyli to, co oni zrobili, to jest tak, jakby po prostu ktoś chciał omawiać super tajne rzeczy wagi państwowej w, w metrze, w wagonie pełnym ludzi. W dodatku drąc się tak, że cały wagon słyszał. No i potem, kurde, no, sprawa wyciekła. Co można zrobić? Można na przykład, e, można na przykład wywalić. Ludzi, którzy tak zrobili, i nowych ludzi poinstruować, że słuchajcie, ważne dla, rzecz, dla kraju rzeczy to się rozmawia w zaciszach gabinetu. Ale można też problem rozwiązać inaczej. Można wzmocnić nadzór w metrze, a najlepiej yy, upaństwowić całe metro i zdecydować, kto może tym metrem jeździć. Wtedy nikt yy, postronny nie usłyszy, a więc dane będą bezpieczne. Mówiąc krótko. No, to trochę inaczej. Powiedzmy, że jest jakiś głupi człowiek, który ma tendencję do zostawiania teczki z ważnymi dokumentami na ławce w parku. I się dziwi, że potem ktoś sobie to weźmie i, i, i zrobi z tą coś, coś, co chce. No i tak, można albo temu człowiekowi powiedzieć, człowieku, jak idziesz, idziesz na fajka do parku, to nie bierz ze sobą tajnych dokumentów, Albo można na przykład zamknąć cały park i nikogo tam nie wpuszczać, lub zrobić cyberzamordyz w parku i każdego, kto będzie po tym parku chciał chodzić, totalnie prześwietlać. Jestem pewny, że pisowcy zrobią to dokładnie. To ostatnie. Co zrobią? Przede wszystkim zrobią pełen nadzór nad firmami internetowymi. Będą chcieli wszystkimi, ale w praktyce zrobią tylko nad tymi, które są na tyle małe, by się dać. Czyli, mówiąc w praktyce, polscy dostawcy poczt elektronicznych, nadzór jak cholera, gmail, a gmail to im pokaże gest lichockiej. Dostawcy internetowi polskiej firmy, oczywiście pełna, pełna inwigilacja, pełen nadzór. Ale już na przykład Orange, który należy do Francuzów, może niekoniecznie. I tak dalej, i tak dalej. A także pełen nadzór nad tymi firmami. Dalej, kontrola ruchu w internecie e, z prewencyjnym odłączeniem użytkowników, bo to niby pozwoli wyłapać hakerów i ich odciąć. Oczywiście, e, w praktyce to sprawi, że e, e, kto monitoruje ruch, ten wie, co się w internecie dzieje. A kto może użytkowników odciąć, to wcale nie będzie odcinał hakerów, bo dzisiaj też. Taka przecież możliwość istnieje, tylko będzie mógł na przykład pod pozorem odcięcia hakera odciąć od internetu na przykład niewygodnego vlogera, który jest takim gnojem, że śmie mówić niewygodną prawdę o politykach, a szczególnie o partii rządzącej i to niedobra jest. I powiedzmy, że na przykład. To no, będzie ktoś na przykład przed wyborami, czy jak jakaś na przykład ważna informacja wpadnie w ręce jakiegoś dziennikarza, no to żeby nie upublicznił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Monitorowanie ruchu dalej. E, kontrola ruchu to już, było. kontrola przepływu danych, informacji, czyli trochę tak jak taka cyberwersja tego, co było w czasie stanu wojennego, gdzie były Rozmowy kontrolowane, rozmowy kontrolowane, rozmowy kontrolowane. Jak za stanu wojennego chciałeś sobie do kogoś zadzwonić, to miałeś bardzo duże prawdopodobieństwo, że słucha cię nie tylko ta osoba, która jest po drugim, na drugim końcu drutu, ale również jakiś oficer. Fizycznie człowiek. Teraz technologia poszła do przodu, teraz to nie musi być człowiek, teraz to mogą być odpowiednie algorytmy. Sojusznicy z Izraela, którzy dostarczyli. Gazusa, na pewno mogą dostarczyć również takich rzeczy, no i to jest można będzie taka quasi kontrola korespondencji, tak jakby ktoś list przeczytał, otworzył. Pakiety danych, informacje kontrolowane. Oczywiście nie wszystko, bo tego przepływu jest za dużo, ale pewne elementy. Pewne elementy wiadomo, na kogo będą chcieli się y, nastawić. Prywatność w sieci nawet ta, którą w tej chwili mamy, zniknie. Bo, żeby nie było wątpliwości, anonimowości w sieci to nie ma, tylko się wydaje, że jest anonimowość w sieci, ale chodzi o pewną prywatność. Prywatność korespondencji, to, że tam nie każdy może, nie każdy może, nie każdy może mieć dostęp do danych itd. itd., itd. No, to, no to teraz zacznijmy, że to się raczej zdarzy. Dalej. Kontrola polskiego internetu z możliwością wyłączenia dostępu do stron. No bo jak Polacy nie dowiedzą się o wycieku, no to problemu nie ma, prawda? No to jest taka kwestia ideologiczna. Co jest problemem w aktualnej sytuacji? Czy to, że pan minister Dworczyk i prawdopodobnie większość pisowców była na tyle nieroztropna, że używała należących do korporacji z siedzibami w obcych mocarstwach, um, używała skrzynek pocztowych? prywatnych, na publicznych, darmowych serwerach, często należących do niepolskich korporacji i że tam pisali rzeczy służbowe? Czy problemem jest wyciek? A może problemem jest to, że skutki tego wycieku dotarły do Polaków? Z punktu widzenia PiSu jestem pewny, że problemem jest to ostatnie. Z punktu widzenia kraju problemem jest dwa pierwsze. Czyli to, że oni byli niefrasobliwi, i w wyniku ich niefrasobliwości ktoś się dowiedział o rzeczach, o których się dowiedzieć nie powinien. Bo tam, na przykład, już wyciekły podobne jakieś dokumenty wojskowe, plany instalacji obronnych i tak dalej, i tak dalej. No to po potencjalnemu napastnikowi, no to nic więcej chyba już nie potrzeba, prawda? No ale z punktu widzenia partyjniactwa, no to problemem jest to, że sprawa się rypła. No i teraz, co można zrobić, na przykład, jak na jakiejś stronie zaczną być publikowane niefajne dokumenty? No, zamknąć ją można, nie stronę zamknąć. Strona niech stoi, tylko ruch do tej strony trzeba wyciąć. Czyli ta strona będzie, tylko ty jej nie będziesz widział. Trochę tak, w Stanach Zjednoczonych jest, tak, jest taka technologia, w Rosji też jest taka technologia. Trochę tak jak, powiedzmy, jest jakiś budynek, który jest niewygodny. No to można ten budynek zburzyć, a można postawić szlabany na wszystkich drogach dojazdowych i już tam nic nie wjedzie, nic nie wyjedzie. To trochę tak jakby pozwolić redakcji działać, yy, robić newsy, drukować gazety, tylko że z drukarni nic nie wyjedzie ani nie wjedzie. Więc i tak się ludzie nie dowiedzą. E, oczywiście to, tutaj to jest bezpieczeństwo, to jest głównie pretekst. Dzięki temu będzie można wyciąć ruch do wszystkiego, co dla rządu niefajne. E, jakieś wycieki, przecieki, krytyka. Wycinamy ruch, tego nie ma. Oczywiście, mainstreamowym mediom tego nie zrobią, ale coś takie małe media, vlogerzy, bez problemu. Oczywiście wszystko będzie się wiązało z obsobaczeniem, e, oskarżeniem o bycie ruskim trolem, ruskim agentem agentem wpływu, no takie straszne rzeczy no i ty nawet nie będziesz mógł się bronić, bo przecież wytop do ciebie, ruch ehm, hmm. kary wysokie kary, niejasne przepisy zwiększenie roli policji i prokuratury, zmniejszenie sądów, coś na wzór Patriot Act taki Cyber Patriot Act na czym polega Patriot Act w Stanach Zjednoczonych? Co moim zdaniem teraz cyberwersja tego Patriot Actu będzie w Polsce. Patriot Act, tak ładnie się nazywa, tak? Taki Patriot Act Patriotyczny, tak naprawdę jest ustawą, która przekształciła na pewien czas. Potem powstała druga ustawa, która to jeszcze pod inną nazwą, ale generalnie efekt ten sam. Przekształciła Stany Zjednoczone z państwa demokratycznego w państwo totalitarne, w którym każdy człowiek może. Być de facto porwany z ulicy i może być przetrzymywany bez postawienia zarzutów, bez prawa do widzenia, bez prawa do telefonu, bez prawa do adwokata. Tak długo jak władze zechcą, tylko wystarczy powiedzieć, że on jest terrorystą. Nie trzeba mu tego udowodnić. I nie trzeba go w ogóle stawiać przed sądem. Czajcie? Idziecie sobie po ulicy, bach, zawijają do was do, do furgonetki, zadają pytania. Przyznaj się, yy, jesteś talibem, chciałeś wysadzić coś tam. Nie, w życiu nic. Przyznaj się. A do tego jeszcze tak zwane przesłuchiwania rozszerzone, waterboarding i tak dalej. Cyberwersję tego zafunduje nam PiS. Zafunduje nam bardzo wysokie kary za jakieś cyberprzestępstwa, Powiązane ze współpracą z obcymi mocarstwami. Przecież te przepisy będą piorusko niejasne. To każdy, kto czytał przepisy robione przez pisowców, chyba wie, o co mi chodzi. Będą niejasne, więc będą pozostawiały bardzo duże pole do interpretacji. Więc de facto będzie można oskarżyć każdego. Oczywiście, czy takie oskarżenie wytrzyma? Ocenę sądu, czyli czy sąd skaże, czy uniewinni, to jest inna kwestia. Zapewne uniewinni. Ale tutaj mamy to zwiększoną rolę policji i prokuratury. Czyli co z tego, że sąd cię uniewinni? Ale uniewinnij cię za ile lat? Za dwa lata, za trzy, za pięć, za dziesięć? A wcześniej? Co ci życie zmarnują? Co w aresztach posiedzisz? Co na przykład zabronią ci korzystać z internetu w ogóle? Do czasu, aż yy, udowodnił swoją niewinność, a to już jest inna kwestia. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że policja i prokuratura, pamiętajmy, całkowicie zależna od polityków, policja jest hierarchizowana i na górze jest zależna od MSWIA, prokuratura jest hierarchizowana i jest zależna od góry od prokuratora generalnego, którym jest minister Ziobro, który jak było. Łowty w, w, w cytacie siedzi i dotuje, prawda? Jeszcze raz. E, miał też powiedzieć, że będzie to okazja do tego, by udowodnić, kto jest patriotą. Z naszych rozmów wynika również, że Jarosław Kaczyński stwierdził, że w Sejmie jest wielu ludzi nieprzyjaznych państwu polskiego, a jest, a, ale jest minister y, Zbigniew Ziobro i wszystko dotuje. Okej? Okay? No i teraz podległa temu prokuratora, temu panu ministrowi, który zadotował, będzie miała zwiększoną rolę w tych konkretnych wypadkach. W tych konkretnych, w tych konkretnych wypadkach, jak myślicie? Czy Rzecznik Praw Obywatelskich, która będzie już przeszła przez Sejm dzięki głosom Prawo i Sprawiedliwości Pawła Kukiza i, i poczekajcie. Ośmiu konfederatów z jedenastu, z których trzech zagłosowało za, a pięciu stało się w Kiblu. W cudzysłowie, oczywiście, w Kiblu, czyli nie zagłosowało. A tak, tak to jest tego typu głosowaniach, że jak nie zagłosujesz przeciw, to tak jakbyś zagłosował za, bo taka jest specyficzna specyfika głosu, głosowania. Czyli mamy trzech koalicjantów PiSu: Konfederację niejawną, Kukiza jawnego. I jakiś tam posłów jeszcze niezrzeszonych też mniej lub bardziej jawnych, prawda? Jak myślicie, ta rzecznik praw obywatelskich będzie, gdzie krzyczeć, że, że nie wolno, że, że takie przepisy łamią prawo, moim zdaniem nie. Dalej, yy, 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 dalej, yy, dalej, dalej, dalej. Ad 3, czyli właśnie ad szczucie prześladowania polityczne aresztowania. Pierwsze, polowanie na czarownicę. Co to jest polowanie na czarownicę? To będzie cytat z Wikipedii. Ogólna nazwa działań politycznych pozbawionych skrupułów metod śledczych oraz tworzenia atmosfery strachu i podejrzeń w walce z wewnętrznym zagrożeniem komunistycznym w latach 1950-1945 w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście. Tutaj będzie nie wewnętrzne zagrożenie komunistyczne, tylko wewnętrzne zagrożenie przez infiltrację rosyjską. Zasady. Każdy winny, tylko nie my. Współpraca z ruskimi i bycie zakamuflowaną opcją rosyjską będzie jak komunizm wtedy w USA. Eee, I tutaj powiem półserio, pół że na miejscu Krzysztofa Jackowskiego to już bym się pękał. Bo to wystarczy oskarżenie. Oskarżenie, pomówienie, puste słowa. A przecież Krzysztof Jackowski jest na celowniku rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Żebyś się, biedny Krzyśku, za chwilę nie, do, nie dowiedział, że Ruscy się włamali na te skrzynki mailowe, bo ty żeś im, ja w swoich wizjach zobaczył hasła 1, 2, 3, 4, 5, podobno jedno z tych haseł było. I admin 1, Admin 2, podobno. Oczywiście tutaj coś śmieszkuje i, i żeś tym trollom pokazał. oczywiście tutaj coś śmieszkuje, ale, ale to co teraz ze śmieszkowaniem za chwilę może się stać naszym rzeczywistością i to jest naprawdę bardzo bardzo niebezpieczne. Dalej, wygenerują atmosferę strachu przestępstwa komputerowe. Słuchajcie, są nie do ogarnięcia dla większości ludzi. Wystarczy więc wskazać kogoś, że on jest winny, tak jak w tym porowaniu na czarownicę. Wtedy wskazywano, on jest komunistą i facet nie miał życia. Tak samo tutaj. On jest ruskim agentem, on popełnił przestępstwo komputerowe. On, on współpracuje, on ułatwił, on nie, on, on nie przeciwstawił się, a mógł się przeciwstawić. I już nie masz życia. No. Bo większość ludzi i tak tych spraw nie ogarnia, tych komputerowych, więc wystarczy oskarżenie. No a potem będziesz latami udowadniał swoją niewinność w sądach i pewnie udowodnisz tą niewinność. Tylko czy ty jeszcze będziesz, czy ty już będziesz wrakiem człowieka, czy nie, czy ktoś jeszcze będzie o tobie pamiętał, więc będzie atmosfera strachu i będzie taka bardzo, bardzo cenzura że może lepiej na to nie wchodzić, może lepiej tego nie czytać, może lepiej się nie dowiadywać, a już na pewno lepiej nie lajkować, nie wypowiadać się, po co mieć problemy? Takie coś będą tworzyć. Dalej, czystki polityczne. Ale zapewne nie wśród konfederaców, no w końcu konfederaci, yy, dzięki nim przeszła senator Staroń przez Sejm, no to raczej sprawa, że byli oskarżani o bycie ruskimi agentami, no to już jest, zapewne już jest nie, nieaktualna. Chociaż zobaczymy, to będzie bardzo ciekawe. Czy, czy bo w zasadzie, biorąc pod uwagę, jakie poszły oskarżenia polityczne przy ostatnich wyborach, no to jeśli mam rację, jeśli PiS będzie szedł taką narrację, to to konfederacje są do zamknięcia w pierlu. Ale jakoś jestem przekonany, że żadnemu z, włos z głowy nie spadnie. I w tym wypadku dobrze, bo moim zdaniem akurat nie wierzę, że to jest. Moim zdaniem to byłoby polityczne. Natomiast pytanie, czy ta ich faktyczna spolegliwość względem PiSu i faktyczna koalicja, w którą weszli poprzez głosowanie z Panem Starań, nie jest już podyktowana na przykład tym, że oni wyczuli PiS pod nosem, co się dzieje. Zobaczymy. E, no i ostatnie, krytykujesz PiS? To znaczy, że jesteś ruskim agentem. Bardzo prosto, bardzo prosto łuk psychologiczny będzie nam tutaj wprowadzany. Kto krytykuje PiS, ten robi to, czego chcą russcy trolle, ruscy agenci, prawda? A skoro robisz to, co ruscy agenci, no to pewnie jesteś ruskim agentem, no albo co najmniej jesteś pożytecznym idiotą, agentem wpływu lub coś takiego, prawda? Więc generalnie, no to Ty, człowieku, nie krytykuj PiSu. No przecież nie chcesz wpisywać się w propagandę Putina, tak? Jak to chyba właśnie ten minister ta rzecznik ministra coś coś, 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 coś w tym stylu gadał, prawda? Także taka, taki immunitet na brak krytyki, no bo, no bo przecież tego chcą Ruscy. I ostatnia rzecz, um, czyli pełzający quasi stan wojenny, no bo skoro to jest ad 1 tak? Ad 1 czyli a propos tego będą, jak się dowiadujemy, prezes PiS straszył Posłów scenariusza wojny z Rosją, według niego Moskwa ma gotowe plany inwazji, a ostatnie cyberataki mogą być tego dowodem czyli narracja. Rosja szykuje inwazję, tą inwazję trzeba odeprzeć. My jesteśmy krajem dużo mniej licznym od Rosji, w związku z tym dużo większe, większy procent społeczeństwa musi być gotowy do wojny, my mamy dużo mniej uzbrojenia, więc musimy mieć więcej wprowadzą nam pełzający quasi stan wojenny. Nazwijmy go stanem zmilitaryzowanym. Trochę coś tak jak teraz. Teraz mamy pełzający quasi, quasi stan wyjątkowy, prawda? Formalnie nie mamy stanu wyjątkowego. Ale mamy stan epidemii. Czym jest stan epidemii? A cholera wie, bo, bo tego w konstytucji nie zdefiniowano, ale w praktyce to wygląda tak, że raz na jakiś czas wychodzi jeden czy drugi polityk i nam mówi... Które prawa człowieka nadal obowiązują, a które prawa człowieka są zawieszone? Na jak długo? Nie wiadomo, ale pamiętajmy, że dwa tygodnie mogą trwać półtora roku. Więc przy okazji. No dobra, nie będę się śmieszkował o tym, że robią czas z gumy, prawda? Eee... No, tak samo tutaj. Wprowadzą jakieś nowe pojęcie, coś, coś takiego. Jaki to będzie miało skutek? Przede wszystkim zakupy uzbrojenia bez ładu i składu. Czyli bez takiego jednego centralnego planu modernizacji wojska, który zakładałby, to by osiągnąć, to jest cel, do, który, do którego dążymy, więc rozpisujemy sobie drogi dotarcia do celu i w ramach tych dróg. Pozyskujemy konkretne uzbrojenie, które tam pasuje do całości naszego konceptu. Nie, to będzie tak bez ładu i składu jak teraz: typu yy, przeciw rakiety od Amerykanów, drody od Turków, coś tam od Chin chcemy kupić, i tak dalej, i tak ehm, dalej. Obronności jakoś specjalnie to nie podnosi, ale za to jest idealnym elementem kupowania przychylności. Dopóki no kupowaliśmy dużo uzrojenia w Stanach Zjednoczonych, to ich krzesło się znalazło, i po pleckach nas poklepano, i prezydent Trump wówczas przyjechał do Polski, w ogóle było super. A teraz nie kupujemy, bo już nie ma hajsu? no to teraz to zdjęcie przy widzie w korytarzu 4 minuty, a spotkania bit bilateralnego to nie będzie. No ale. Zawsze można kupić więcej kosztem pieniędzy na system opieki zdrowotnej, na szkolnictwo, na wszystko, no bo przecież czeka nas inwazja ruskich, trzeba kupić dużo uzbrojenia, może nie od Amerykanów. Tym razem, bo ci Amerykanie jacyś tacy mało wdzięczni za te pieniądze polskiego podatnika, no to teraz jest chyba zdaje się wyraźnie przekierowanie na na. Ten na, na Turcję, na Chiny, tam będziemy od, przynajmniej od, yy, od, yy, od Turcji kupować drony. Obejrzyjcie sobie mój filmik z Kapitanem Lisowskim na kanale Kapitana Lisowskiego. Tam dokładnie jest pokazane, jak ten zakup tronów jest od tyłka. Że takie drony, są ok, one są bardzo ok ale akurat Turcy już robią drugą generację, aby kupujemy starą. Po co kupować starą, skoro można kupić nową? No, z punktu widzenia Turków zdecydowanie lepiej kupić starą, bo już taka przestarzała i niepotrzebna, a tu jakaś kasa się zawsze z tego znajdzie, prawda? Ale przede wszystkim ta stara generacja wymaga pewnego, nazwijmy to, osprzętu, na przykład yy, satelitów wojskowych, żeby koordynować działania. My tego nie mamy. Taka ciekawostka, prawda? Także generalnie będziemy wydawać kupę forsy na rzeczy, których być może nie wiadomo, kiedy zobaczymy. Ja przypominam, że mamy już bezobjawowe F-35, przeciw system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy Patriot, który żeśmy kupili chyba jak na samym początku, jak PiS dochodził, doszedł do władzy, tak już 5 lat temu, nie? Ale ciągle bezobjawowy. f 35 bezobjawowe. E, artyleria e, l, l, rakietowa Heimar bezobjawowa. Strasznie to bezobjawowe. Tak chyba kupili 3 czy 4 helikoptery Są objawowe, ale chyba za to w takiej wersji że średnio przydatne. Dalej. Militaryzacja życia. Taka trochę mentalna rzecz, ale bardzo ważna. Zwłaszcza, że zaraz będę wskazywał na szczegóły. Obronność w centrum naszego życia. Tak jak w przypadku Nowego Ładu za sprawą wytycznych z Unii Europejskiej centrum naszego życia ma stać się ekologizm, źle nazywany ekolog ekologią, czyli ekologia, zmniejszenie emisji CO2, i inne tego typu rzeczy w centrum najważniejsze i wszystko koło tego ma się kręcić, to tutaj militaryzacja życia ma być w centrum. Jak to się będzie przekładało na praktyce, na przykład, będzie więcej przydziałów mobilizacyjno-organizacyjnych. Mhm. Takich na wypadek wojny, ale ten wypadek wojny to już będzie bardzo, bardzo realny. W związku z tym, coraz więcej z nas będzie miało taką kartkę, która wynika, z której wynika, że będziemy takimi quasi niewolnikami, bo w każdej chwili mogą nam kazać przyjść i ćwiczyć zmilitaryzowanie na wypadek konfliktu. Co to oznacza? Cholera wie, ale takich ćwiczeń będzie coraz więcej. W tym yy, takich ćwiczeń również znienacka. I to jest bardzo ważne, bo tutaj większość ludzi myśli, że go to nie będzie dotyczyć, bo przecież nie mamy już armii poborowej. Nie, nie, moi kochani. My mamy wstrzymanie poboru. Formalnie to WKU, czyli Wojskowe Komendy Uzupełnień, działają, nadawanie tych kategorii wojskowych działa, wszystko działa, to wszystko jest, ta cała infrastruktura jest, tylko zaniechano poboru. Ale w każdej chwili można ten pobór odwieść, o tym też jeszcze będzie. Um, gdzie, a te pamiętajmy, że to już od dawna alarmowałem, że te karty mobilizacyjno-organizacyjne. Przydziela się ludziom, którzy w życiu nie mieli nic wspólnego z wojskiem, nie byli na przeszkoleniu, nic. Chodzi o to, żeby takiego człowieka w każdej chwili można było wyrwać z jego normalnego życia i kazać mu na przykład, nie wiem, zasuwać ze szmatą w szpitalu MSWIA w Warszawie. Tam na przykład są przydziały w, Warsza w Warszawie z dwóch czy z trzech dzielnic dawane. I coraz więcej będzie takich przydziałów, więc coraz więcej ludzi nie będzie tego słyszało wyłącznie na przykład z internetu od ludzi takich jak ja, którzy alarmują, tylko już oni dostaną, ich ojciec dostanie, ich wujek. To będzie coraz bardziej realne zagrożenie, więc każdy będzie sobie coraz bardziej zdawał sprawę: Kurczę, ja też mogę dostać. Może lepiej siedzieć cicho, żebym nie dostał. Dalej, więcej ćwiczeń, również z nienacka. Takich ćwiczeń, o których alarmowałem z dwa lata temu. Przychodzi ci w nocy kolej z jednostki i mówi ci, że za cztery godziny masz się znaleźć w jednostce. On ci przychodzi o drugiej rano, budzi ci dzieciaka. I jego nie obchodzi, że ty jesteś sam z tym dzieciakiem w domu, że żona pojechała w delegację, że ty nie masz co z tym dzieciakiem, na przykład pięcioletnim, zrobić. Główno go to obchodzi. Masz iść do jednostki. To jest Złamanie praw człowieka, zmuszanie ludzi do służenia w armii to jest pogwałcenie praw człowieka ONZ-owskich. Niemniej jednak nie ma z tym problemu. Jakoś nikt nie ma problemu, że w tzw. cywilizacjach w krajach Zachodu jest armia poborowa i są tego typu rzeczy. Dalej, ćwiczenia mogą być wykorzystywane politycznie. Nie pamiętam już, gdzie to było? Chyba, chyba, podkreślam wielkie słowo chyba. Chyba to jest Wrocław 2019 rok. Pamiętacie, jak był ten marsz Niepodległości, który został tak bardzo brutalnie przerwany, potem było pałowanie tych ludzi, którzy w nim szli, i tak dalej, i tak dalej. Za parę dni dosłownie dostali tak zwane wezwania na ćwiczenia. Duża część z tych ludzi, którzy szła w tym marszu. Takie były doniesienia medialne wówczas. I Bach do jednostki! Szedł w marszu, marsz rozwiązany, spałowani, a potem do jednostki na ćwiczenie. To jest bardzo mocne polityczne. Wystarczy zrobić kilka razy tak, że są jakieś antyrządowe demonstracje, przychodzi policja, spisuje, i potem okazuje się, że ci spisani na razie tylko mężczyźni, ale zobaczycie, że panie też będą. Dostają, dostają wezwanie na ćwiczenie i to jeszcze w takim ostrym rygorze, typu w nocy przychodzi człowiek i rano masz się zgłosić do jednostki. Zrobią tak kilka razy i nagle się okaże, że ludzie nie będą chcieli chodzić na takie demonstracje, bo się będą bać, że ich wezmą w kamasze. No. Robi się mrocznie, prawda? Oczywiście więcej ćwiczeń rezerwy. Eee, to chyba nie muszę tłumaczyć dlatego. Przesuwanie tak zwanego okna overtona w stronę e, przymusowego poboru. R również jako temat zastępczy. Po to, żeby ludzie bali się, że wróci ten pobór, i żeby interesowali się głównie tym, a nie niczym innym. Z badań wynika, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości są za przymusowym poborem. Co bardzo ciekawe, są to głównie kobiety i, yy, i mężczyźni w starszym wieku, czyli ludzi, których ten pobór nie dotyczy. To trochę tak, jakby mężczyźni decydowali o tym, czy panie mają nosić, no na przykład inaczej, jakby mężczyźni decydowali o tym, że panie mają w sposób obowiązkowy w czasie menstruacji nosić pieluchę. Albo gumowe gacie. Nieprzyjemne, bez sensu, tak jak przymusowy pobór i faceci kompletnie nie wiedzą, to, jak to jest. Co ciekawe, właśnie e, bardzo dużo tych panów, którzy są za, wiek, za przymusem poboru, to właśnie albo są starsi panowie. I im się kojarzy ta zasadnicza służba wojskowa z młodością. I oni ją dobrze wspominają, że ona zrobiła z nich mężczyzn. Bo oni już nie pamiętają, jak e, dostawali kocówy, jak bez sensu ścielili łóżka, jak czyścili szczoteczką do zębów klopy, jak im spuszczano wodę w toalecie i tak Oni już to nie pamiętają. Oni pamiętają, że byli młodzi, było fajnie. To tak jak z komuną. Dużo ludzi tęskni za perelem, bo już nie pamięta pustych półek, degrengolady i generalnie takiej atmosfery zgnilisty, tylko pamiętają, że byli młodzi, da jeziorko, yy, koleżanki, koledzy, pierwsze miłości. Tak działał ludzki umysł. Także zwolennicy PiSu będą raczej zadowoleni, Natomiast kto będzie przede wszystkim y, trząsł portami o własne życie? Tak zwani młodzi, dobrze wykształceni z wielkich ośrodków miejskich. Pozdrawiam zresztą ten, ten fanpage. Wyborcy opozycji, głównie Platformy Obywatelskiej i chołowni, A nie mówiąc już o tym, jak, jak lewicowcy będą, będą się bać. No bo wiecie, pewnie nie będzie specjalnych jednostek, dla. No pewnie będą gdzie tylko jedna płeć respektować. No. Czyli tak powoli, że musimy, że jest nas mało. Pewnie tego nawet nie wprowadzą, ale dyskusja na ten temat sprawi, że nie będzie dyskusji na inne tematy. Na przykład, na co idą nasze pieniądze i czy to jest sensowne, żeby w dobie tak, zwane, tak wielkiego kryzysu i tak wielkiej zapaści systemu opieki zdrowotnej wydawać kasę na uzbrojenie i to jeszcze płacić z góry niczym za te respiratory wojsko pakujące się do firm w celach zwiększenia obronności. To już się też troszeczkę zaczęło. Ja przegapiłem tego newsa, nie było na ten temat vloga, ale, w tej, ale będę musiał do tego wrócić. E, drodzy Państwo, Do no, pan minister Błaszczak, no to już taki trochę chętny do e, doładowania się przedsiębiorcom z buta do firm, inne tego typu rzeczy, nie? coraz bardziej właśnie, że w firmie nieistotne są tylko zyski, tylko taka społeczna rola, zwiększanie obronności, tego tego, 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 tego typu rzeczy, prawda, coraz bardziej właśnie, coraz bardziej w tą stronę, że, że, że zysk nie jest taki najważniejszy, że, że zysk nie jest taki najważniejszy, że efektywność produkcji nie jest taka najważniejsza, że no, najważniejsze to, żeby poprawiać obronność. A jak poprawić obronność, to ci wojskowy firmie powie. Tak jak ostatnio na przykład wojskowi pomagali, pomagali w tych. Pomagali dyrektorom szpitali liczyć łóżka, prawda? Um, mm -hmm. No i ostatnie: zwiększenie braku poszanowania um, własności prywatnej w celu obrodności. Czyli takie rzeczy. Które jakiś czas temu nagłaśniałem, że na przykład masz samochód, który na przykład jest suwem. O, to, licz jest, to to już teraz, już były takie przypadki, tylko będzie więcej, że dostaniesz takie pisemko, że Twój samochód zostanie zmobilizowany. Oznacza to, że masz go w określony dzień podstawić do jednostki. I gówno kogokolwiek obchodzi, że ty tym samochodem na przykład chciałeś wtedy pracować, albo jechać do, do firmy, do pracy. W ogóle gówno to kogokolwiek obchodzi, że ty w ogóle nie masz ochoty podstawiać tego samochodu, bo w tym czasie miałeś ochotę robić coś innego, na przykład pracować. Um, nie I też gówno kogokolwiek obchodzi, czy ty potem wrócisz do domu. No masz przyjechać, zostawić samochód i wypier, Nie? No, i masz się modlić, żeby ci tego nie zniszczyli, no bo teoretycznie za wszystko płacą, tylko pozostaje jeszcze taka oczywista kwestia dowodowa. No, jak ty udowodnisz, że to oni zarysowali, że to oni, nie wiem, co, co, coś zmajstrowali, coś zrobili, to nie udowodnisz, nie? No. No, i móc się, żeby tylko samochody chodziło, bo przecież tam w ustawie jest chyba więcej rzeczy, które mogą ci zmilitaryzować. Tylko będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. A wszystko dlatego, że moim zdaniem to jest moja prywatna, um, mo, moja prywatna um, myśl: że przykrywają, jak mogą, aferę własnego niedbalstwa i, moim skromnym zdaniem, próby załatwiania rzeczy poza nadzorem bo moim zdaniem po to używali prywatnych maili, żeby na służbowych um, nie, zostawało, um, nie zostawało śladu. Tyle. Pozdrawiam moi kochani, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!